Ciasto jogurtowe z owocami. Do przygotowania tego ciasta potrzebujesz jabłka, rabarbar, borówki, cukier waniliowy, jajka, jedną porcję jogurtu, jedną porcję oleju, trzy porcje mąki, jedną porcję cukru. Specjalnie mówię o porcjach, ponieważ tak będzie nam łatwiej dobierać ilość składników. Jeżeli macie większą blaszkę, wtedy używamy dużych szklanek. Na mniejszą blaszkę może być kubeczek po jogurcie albo mała filiżanka. Zaczynam od oddzielenia żółtek od białek. Białka wrzucę do miski i będę je ubijał. Żółtka na razie sobie odstawię, a tu jeszcze do tych białek dodam cukier waniliowy. Waniliowy czy waniliniowy? Nie czepiaj się. Jak masz więcej pieniędzy, to waniliowy, jak mniej, to wanilinowy. No, jajka się lekko ubiły. To mi wystarczy. Ok. Zmiana końcóweczki. Ok, i lecimy dalej. Cukier. Olej. Żółtka. Mąka. Mówiłem wam o tym, że potrzebne będą trzy porcje mąki. Ja stosuję dwie porcje mąki pszennej i jedna porcja to będzie mąka migdałowa, czyli drobno zmielone migdały razem z grubiej zmielonymi migdałami. Chcę, żeby trochę chrupało w tym cieście. Gdzie tam można kupić? Ta była kupiona w Lidlu akurat. To można w każdym praktycznie markecie taką mączkę z migdałów kupić. Teraz jedna rzecz, o której nie mówiłem na początku. Wiadomo, no każde ciasto musi w jakiś sposób się dźwignąć. Ja je sobie dźwignę jedną łyżeczką proszku do pieczenia i jedną łyżeczką sody oczyszczonej. Dźwignie, to gdzieś podniesie. Podniesie. Gotowe. Teraz będę mógł wylewać już na blachę. Pozostaje pokroić owoce i dodać je do ciasta. Owoce obsypuję odrobiną mąki. Zapobiegnie to przedostawaniu się wody z owoców do ciasta, czyli nie będzie takie mokre. Owoce nie będą opadać na dno. I do piekarnika. 180 stopni, 30 minut. Góra, dół, termoobieg? Termoobieg. Ciasto gotowe. Teraz będzie potrzebowało zaledwie chwilę, żeby odpocząć. Aha, super. Wygląda idealnie. Odpocznie, posypię cukrem pudrem, pokroję na kawałki, będę wcinał. Ja też. Wszyscy będziemy. Pamiętaj o subskrybowaniu mojego kanału. Zapraszam cię też na Facebooka, Instagrama i Pinteresta. Partnerem dzisiejszego odcinka była marka Bosch. Cześć, do zobaczenia.